Rzecz o prawdziwej miłości. Według doktora Jacka Pulikowskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Intrygujący temat, wspaniały mówca i najładniejsza aula w Białymstoku. Cieszę się, że możemy spędzić ten czas razem i wysłuchać wykładu, który na długo zapadnie w naszej pamięci. Nazywam się Łukasz Kalisz. Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie specjalnie dla Państwa przygotowali studenci Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Białymstoku i Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku. Dziękuję za przybycie i witam serdecznie dzisiejszego prelegenta, pana doktora Jacka Pulikowskiego wraz z małżonką Jadwigą. Dziękuję za przybycie uczniom klas licealnych. Witam młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku wraz z nauczycielami. Witam także uczniów i nauczycieli Szkoły Policjalnej Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Cieszę się także z obecności innych osób, które przybyły na dzisiejszy wykład zachęcone plakatem promującym wydarzenie lub usłyszały zaproszenie od życzliwych osób. Dziękuję. Dziękuję za liczne przybycie studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Witam także nauczycieli akademickich i osoby reprezentujące instytucje miejskie. Niestety część z tych osób jeszcze nie dotarła, ale mam nadzieję, że dotrą i ewentualnie zostaną przywitane na zakończenie wykładu. Zmieniając nieco plan i przesuwając wystąpienie pana dziekana, przedstawię pokrótce naszego prelegenta. Nasz dzisiejszy prelegent często podkreśla, że najważniejsza w życiu mężczyzny jest żona, następnie dzieci, dopiero później rodzice i teściowie, a na końcu inni ludzie i praca. Tak też postaram się go przedstawić. Jest on mężem Jadwigi, ojcem Marii, Jana i Urszuli, a także teściem Marty i Artura. Od niedawna jest dziadkiem Michała. Jako nauczyciel akademicki pracuje na Politechnice Poznańskiej. Ponadto prowadzi zajęcia w podyplomowym studium rodziny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat jest zaangażowany w poradnictwo rodzinne. Podróżuje po wielu krajach, prowadząc wykłady i spotkania dla małżeństw i par przygotowujących się do małżeństwa. Przez dwie kadencje był świeckim audytorem Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski. Wraz z małżonką był nominowany przez papieża Franciszka jako audytor synodu biskupów pod hasłem Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym, który odbył się w Watykanie w 2015 roku. Autor poczytnych książek i artykułów w licznych czasopismach oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy rodzinne, takie jak miłość, czystość, płciowość, ojcostwo czy rodzicielstwo. Wszystkie jego książki wielokrotnie wznawiano w wielotysięcznych nakładach, a niektóre przetłumaczono na języki obce, m.in. angielski, rosyjski, łotewski, litewski czy białoruski. Nagrodzony Nagrodą Wydawców Katolickich Feniks za kilka książek w serii Jak wygrać. Popularny mówca spotykający się z młodzieżą, narzeczonymi, małżeństwami, nauczycielami, kapłanami i teściami. Powitajmy go gorącymi brawami przed Państwem dr Jacek Pulikowski. Witam Państwa serdecznie. Po takim przemówieniu i przedstawieniu to strach mówić, ale na szczęście z murami akademickimi jestem dość oswojony, bo 41 lat uczyłem, co prawda na uczelni technicznej, na Politechnice Poznańskiej, więc powiedzmy takie mury są. No, rzeczywiście sala jest piękna, zawsze lubiłem drewno, a to zwróćcie uwagę przed wyjściem na posadzki, żeby
żeby się ucieszyć. Drewno, kamień, zafundowali mi hotel, gdzie są przepiękne kamienne z naturalnego kamienia, kafelki, znaczy wykładziny, no to fajnie, to przyjemność. Natomiast od tej materii oczywiście ważniejszy jest człowiek i dzisiaj przygotowując się do tego spotkania, wpisując się w akademickość wydarzenia, byliśmy na roratach akademickich i przeczytam karteczkę, jaką wylosowałem sobie. Miłość nie polega na uczuciach, ale na uczynkach. Jedna z ważniejszych rzeczy, to akurat Tereska od Dziesiątka Jezus takie zdanie wypisała. No, oczywiście przez taki przypadek to taką kartkę właśnie, taka mi się trafiła. Jeżeli mamy tytuł Rzecz o prawdziwej miłości, to ten tytuł coś sugeruje, że może być miłość nieprawdziwa. Czy rzeczywiście może być nieprawdziwa. No pewnie wszyscy lubimy czekoladę i kiedyś wyprodukowano taki produkt, który miał jakieś cechy, no tam było jakieś tam kakao z tego co wiem, coś tam, jakiś cukier pewnie skądś, nie wiem skąd czerpany i to nazwano czekoladą. A potem wymyślono coś tańszego, ale uczciwie nazwano wyrób czekoladopodobny. Jest okej. No rzeczywiście z wyglądu jest podobny, ze smaku pewnie trochę też, ale jest uczciwie napisane czekoladopodobny i nikt się nie da oszukać, tak? Natomiast przy miłości jest gorzej. Bo jest rzeczywiście, obiektywnie coś jest miłością, zaraz będziemy do tego dochodzić, co? Ale ludzie powszechnie i w mediach, i w filmach, i w piosenkach miłością nazywają coś, co nie jest miłością. Mało, co czasem jest wręcz zaprzeczeniem miłości. Dlatego w dzisiejszym świecie, w którym te pojęcia są tak pogmatwane, no trzeba po prostu pewne rzeczy definiować. Zanim użyjemy jakiegoś słowa, to musi być, co my przez to słowo rozumiemy. Bo możemy rozmawiać i kompletnie mijać, tak? Jak to się mówiło potocznie, jak gęś z prosięciem wtedy rozmawiamy. Jeden myśli co innego, drugi co innego. Tak więc gdzieś na samym początku musi się znaleźć coś, co można nazwać definicją miłości. Ja oprócz tego podaję zwykle również pewne zdania, które pozwalają rozróżnić, co miłością jest, a co nie jest. To jest bardzo praktycznie ważne. Generalnie bardzo bym chciał, żeby to spotkanie tutaj uprzejmie przedstawiający powiedział, żeby zapadło w pamięci. Okej, fajno. Wolałbym, żeby zapadło w serca i żeby zostało wykorzystane praktycznie w życiu, bo dopiero wtedy to ma sens. Kiedy to, co usłyszymy, zrozumiemy, przyjmiemy, tam możemy zastrzeżeniami oczywiście przyjmować. I jeżeli z tego wynikną jakieś czyny, zaczniemy robić coś nowego, czego dotychczas nie robiliśmy, to dopiero ma wartość. Jeżeli sobie posłuchacie Państwo i powiecie, że no fajnie, tam to tam mówił krzywo, tu się zająknął, tu chrząkał, tu się przejęzyczył, no a to tak no, może nawet fajnie, o ten dowcip był fajny. I sobie pójdziemy w charakterze widza. Jak ktoś w charakterze widza, no to sobie straci tyle czasu. Pewnie jakby obejrzał komedię w kinie, to by się bardziej ubawił. Obejrzałby jeszcze coś innego, może się więcej nauczył. Natomiast jeżeli coś nas dotknie i bardzo o to apeluję, bo nie chciałbym, żeby to spotkanie było bezużyteczne w waszym życiu. Jak coś dotknie, to spróbować pomyśleć, czy z tego nie wyciągnąć jakichś wniosków, czy nie podjąć jakichś czynów, jakichś uczynków. Bo tylko uczynki naprawdę przemieniają człowieka. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chce coś w swoim życiu zmienić, na przykład przypływa dobrej woli i powie, od dzisiaj będę innym człowiekiem. Bzdura. To jest pobożne życzenie. Wiemy, co jest wybrukowane pobożnymi życzeniami, dobrymi chęciami, a to nic nie zmieni w życiu. Natomiast jeżeli przypływa takiego właśnie odruchu, że chcę coś w życiu zmienić i sobie wprowadzę jakąkolwiek rzecz, czynność, którą mogę odhaczyć, zrobiłem, to ta czynność mnie zacznie przemieniać. Na przykład, nie wiem, jestem potwornym skinrusem. Skąpy do bólu. Bo o ile skąp sam wiem w małżeństwie, to naprawdę nie w swoim na szczęście, tak? Ale od wielu, wielu lat działam w poradni i tam no, przychodzą ludzie z problemami. Coraz więcej jest problemów finansowych. Nie wiem, czy wiecie, że problemy finansowe mają wyłącznie ci, którzy mają tak dużo pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi robić. I wtedy się zaczyna moje, twoje. Milioner potrafi nie dać żonie złotówki na toaletę, bo musi znaleźć bezpłatną. I nie przesadzam.
Więc, ale zostawmy te dygresje. Czyli, jeżeli jesteś strasznie skąpy na przykład, jeżeli podejmiesz decyzję, oczywiście kwestia cię potrafisz wypełnić, że każdemu napotkanemu żebrakowi dasz dychę. I dasz. To już my, że nosisz przy sobie na tą okoliczność. Tak? Jeszcze drugą zapasową, jakbyś drugiego żebraka spotkał. I dasz. Będzie cię bolał żołądek. Jeśli jesteś skąpy, będzie cię bolał. Będziesz miał migotanie przedsionków. Jeszcze tam parę innych reakcji fizjologicznych. I będziesz to uparcie robił, to po jakimś czasie przestaniesz być skąpy. Czyli tym czynem zanegowałeś cechę, którą chciałeś zlikwidować. I to nie jest moja myśl, to jest myśl Karola Wojtyły, zawarta w trudnej książce Osoba i czyn, ale która mówi, że czyny przychodzą na sprawcę, czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Stajesz się tak, jakie są twoje czyny. Dotyczy to zarówno pojedynczej osoby, jak relacji osób. Jeżeli chcesz zmienić relację z jakąś osobą, wprowadź nowy czyn, który będzie tą relację przemieniał. I nie gardźmy nawet najdrobniejszymi czynami. Nie wiem, przykład. Mąż postanowił, bo żonie było smutno, że on jej nie okazuje miłości. On nie rozumiał, dlaczego przecież pracuje ciężko, przynosi pieniądze do domu, no to codziennie jej okazuje miłość, tak? Ale ona by chciała jakiś gest. No to dobra, niech ma. Codziennie wychodzą do pracy, cmoknęją w czółko. I rzeczywiście to robi. No ktoś powie, no głupota. Ale jeżeli któregoś dnia pada śnieg, doszedł do samochodu, oczyścił szyby, odpalił i przypomniał sobie, że nie cmoknął żony w czółko. Zgasił, wygramolił się z samochodu, cofnął się do domu, cmoknął żonę w czółko i wyszedł. I ta żona wie, że jest dla niego ważna, bo tylko dla niej to zrobił. I ona wie, że jest kochana. Banalny gest. Czyli na wstępie od razu taka uwaga. Jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli natchnieni jakimiś myślami, chcemy przemienić siebie jako osobę, chcemy przemienić swoje relacje z ludźmi, to koniecznie wprowadźmy coś, czego dotychczas nie było, co jest nowe i dobre, oczywiście dobre, tak? Jak wprowadzimy czyny złe, no to będziemy pogarszać tą relację czy osoby. Bo inaczej, no to sobie posłuchamy, pójdziemy do domu i nic z tego nie wyniknie. Nie będziemy bardziej szczęśliwi. Jeżeli mamy mówić o miłości, to trzeba jeszcze dodefiniować jedną rzecz. Miłość, można rozumieć to słowo miłość, ma sens w kilku aspektach. Po pierwsze, jako zdolność osoby. Jak zaraz powiemy sobie, że miłość jest bezinteresowny darem siebie, to osoba musi siebie elementarnie posiadać, by móc siebie dać. Są osoby uzależnione, osoby, które nie władają sobą, które kierują pobudzenia podkorowe, one są niezdolne do miłości. Dopóki tej struktury osoby nie przemienią, dopóki nie zawładną w jakimś sensie sobą, to nie mogą sobą dysponować. I są osoby totalnie zniszczone, nie władające sobą, miotane nałogami, które marzą o pięknej miłości, do której nie są zdolne. I zmieniają kolejnych partnerów, szukając prawdziwej miłości. Nie wiedząc, że przyczyna jest w nim. I to dotyczy każdego z nas. I to moja dojrzałość, moje władanie sobą, rozum i wola powinien panować nad całym mną. Niezależnie od uczuć, niezależnie od emocji. I to jest robota na całe życie. W jakim stopniu każdy z nas to osiągnął. I tylko w takim stopniu możemy przeżywać miłość. Limitem od góry naszej wielkości, naszej miłości jest nasza dojrzałość czy niedojrzałość. I to te ludzie zupełnie nie rozumieją. Prawda? Czyli pierwszy aspekt miłości to jest zdolność człowiecza do miłości. Przy okazji dodajmy od razu, że człowiek nie rodził się gotowy. Dzisiaj fachowcy się zgodzili, że rodzimy się zdezintegrowani, rozbici. No to jest osobny pewnie wykład na ten temat, warto by było zrobić, no ale tu, tak jak powiedziałem, będą tylko migawki na wybrane tematy. Tym niemniej człowiek, nigdy żaden człowiek nie stanie się dojrzały, omówi się to maturzyści, otrzyma świadectwo dojrzałości i od jak chwili rozwiąże jakieś testy, mądre czy głupie, nie wiem, ale stanie się dojrzały. Bzdura. Po skończeniu 18 lat człowiek jest dojrzały. Nominalnie tam przysługują mu jakieś prawa. Ale można mieć 40, 50 lat i być totalnie jak dziecko niedojrzałe. Nawet są takie wzorce dzisiaj. Piotruś Pan.
model, w który weszło bardzo wielu mężczyzn. Bawiący się chłopiec. Taki. Lekkoduch. Za nic nieodpowiedzialny. I tak bawi się. 50 lat bawi się. 60 bawi się. Pustka w życiu. Inny wariant podpowiadany dzisiejszemu światu. Playboy. Facet 50 lat mówi z dumą. Ja jestem taki playboy. Kim jesteś? Play? Bawić się, grać. Boy, chłopczyk. Bawiący się chłopczyk. No gratuluję. Więc to dążenie do dojrzałości nie jest dzisiaj powszechne. Dojrzenie do własnego wzrostu nie jest powszechne. Ludzie z lubością rozsiadają się w nałogach i mówią, że oni to lubią. Palę, bo lubię. Piję, bo lubię. Ćpam, bo jestem wolny. Nie wiem, zabawiam się seksualnie, bo mam takie prawo, prawda? Można. Czyli ma wolną wolę i może życie marnować. Natomiast bez wzrostu osobistego nikt z nas nie przeżyje prawdziwego szczęścia. To jest bardzo daleko. Sięgam, znowu wymagałoby to pewnych tłumaczeń. Dlaczego nie można przeżyć szczęścia, nie będąc dojrzałym? Drugi aspekt miłości to jest postawa. Jestem już dojrzały. Sobą władam. Ale pilnuję swojego interesu. Nikomu nic za darmo nie dam. Nikomu nie usłużę. Dla nikogo się nie poświęcę. Co z tym, że jest dojrzały i byłby zdolny do miłości, jak się nie zdecydował na miłość? Trzeba tą swoją dojrzałość zadysponować ją w służbie innych ludzi. I dzisiaj mówię, bo tatu jeleń jakiś. Poświęcasz? Organizuje jakieś spotkanie bezinteresowne, nie płacą mu za to? Jeleń. Zorganizował jakieś tam imprezy dla kolegów i co, tak za darmo? Nie, no idiota. Kochani, każdą rzecz, którą zrobicie bezinteresownie. Każdą. Żadna nie pozostanie bez wpływu na twoją osobę. Każda rzecz, którą zrobisz bezinteresownie, powoduje, że stajesz się bardziej dojrzałym człowiekiem. Osoba i czyn. Czyn przychodzi na sprawcę. I był taki wspaniały polski historyk, i nie tylko historyk, bo historiolog, tak? Felix Koneczny. No to jest początek XX wieku. Pisał o historii Polski, pisał o prawidłowości. On powiedział niesamowite zdanie. Wśród wielu bardzo mądrych, człowiek, który nie przeszedł przez etap działalności społecznikowskiej, nie powinien piastować żadnej funkcji społecznej i politycznej. Abyśmy przewentylowali naszych polityków, ilu przeszło przez etap bezinteresownej działalności na rzecz innych. Myślę, że niewielu. Od razu najwyższe stanowiska, prawda? No bo tatuś był taki, bo układ, bo coś tam, bo coś tam. Czyli musi dojrzeć. Dlatego mamy tyle nadużyć władzy, że władzę sprawują ludzie niedojrzali, niezdolni do sprawowania władzy. Bo nigdy się nie poświęcili. Sprawują władzę w duchu takim, żeby mu się to opłaciło, bo tak w takim duchu żyje, prawda? Jak się zdrada opłaci, to zdrada. Jak się łajdactwo opłaci, kradzież, no to tak. Czyli mamy drugi aspekt miłości. Zadysponowanie sobą w służbie innych. To jest decyzja. Można nigdy tak nie zdecydować. I również miłość można pojmować jako decyzję woli. Tak, ja zdecydowałem, że z tą kobietą będę do końca życia. Więcej, że będę ją miłował. Nie zdecydowałem, że będę miał do niej dobre uczucia. Że się nigdy nie wścieknę. Że nigdy mnie nie zezłości. Nie. Zdecydowałem, że cokolwiek zrobi, jakiekolwiek będę miał uczucia, to będę z nią do końca życia, będę się troszczył o jej dobro. Nie tylko, że będę z nią, będę się o jej dobro. Najlepiej rozumiane, w moim oczywiście subiektywnym odczuciu, dobro. Czy można podjąć taką decyzję? Czy to jest w ogóle możliwe? W dzisiejszym świecie coraz częściej się mówi, że nie. No powiedzmy, weźmy na inny neutralny grunt. Facet postanowił, że do końca życia nie dotknie alkoholu. Jest możliwe wypełnienie takiego postanowienia, czy nie? No jest, wielu to zrobiło. Ktoś na przykład dlatego, że jego tato nadużywał alkoholu i nie chciał jego błędów powtórzyć, bardzo, bardzo rozsądne zresztą. Ktoś ze względu na innych, którzy piją, umartwi się trochę. I potem są okoliczności, no stary, z nami nie wypijesz.
Wiecie, w socjalizmie nie pamiętacie tego, ale to były takie czasy, że nawet taki wierszyk, fragment wiersza Załuckiego, bo gdy kto prawda alkoholik, to wiesz, że Polak i katolik. A jeśli nie, wnet się wyłania ta kwestia zaufania. I w towarzystwie się mówiono, nie pije, donosi. Prawda? Więc podejrzany, jak nie pije, jest podejrzany. I narzędzie to się troszkę zmieniło. I paru ludzi już niepijących w różnych towarzystwach przeciera te drogi, że można nie pić, ale ciągle jest ta presja. I mimo tej presji, mimo że mógłby jakieś awanse dostać, jak wypije z dyrektorem, mógłby powiedzieć, nie, postanowił, że nie i nie. Niezależnie, czy mu się opłaci, czy nie opłaci, oczywiście to może zrobić tylko człowiek wolny. I tak rozumiana miłość, decyzja woli jest dostępna dla ludzi, którzy są dojrzali. Patrzymy na masę rozwodów. Dlaczego? Pierwsze to jest to, że są niedojrzali. Po prostu nie są w stanie wypełnić zobowiązania, które podjęli. I nawet szczerze podjęli te zobowiązania. To nie jest tak, że ludzie się pobierają i mówią, jak się nam nie ułoży, to się rozejdziemy. Niektórzy już tak mówią dzisiaj. Ale naprawdę szczerze chcą mi to będzie życia. Tylko pytanie, czy są do tego zdolni. I każdy powinien marzyć o tym, żeby sam się nadawał do miłości. Jest dzisiaj powszechne, to bardzo słusznym tęsknotą młodego człowieka, że i lęk nawet związany z tą tęsknotą, czy będę kochany? Czy będę kochany? No, wielu, zwłaszcza dziewczyny, nie oszukujmy się, jest niedobór porządnych facetów w naszej populacji, wobec tego niepokój dziewczyny, czy znajdę kogoś, jest bardzo, że tak powiem, rozsądny. Oczywiście też z tym trzeba zrobić, myślę, że dojdziemy do tego, coś z tym trzeba zrobić, jakieś racjonalne ruchy podjąć, wiedząc, że nie dla każdej porządnej dziewczyny starczy porządnych facetów, no to trzeba jakieś akcje podjąć, tak, żeby dla niej starczyło. No to do tego jeszcze, mam nadzieję, wrócimy na chwilkę. Ale ten lęk, myślę, że bardzo wielu z tu obecnych ma ten lęk. Nie tylko najmłodsi. Czy będę kochana? Czy spotkam kogoś? Lęk jest bardzo słuszny, uzasadniony, rozsądny, ale jemu powinien wraz ze wzrostem osoby towarzyszyć drugi niepokój, drugi lęk, oby konstruktywny. Czy ja potrafię kochać? A co ja zrobiłem, by móc kochać, by potrafić kochać? Co ja zrobiłam, by nadawać się do miłości? Bo samo tęsknota, czy będę kochana, piękna, ale ciągle jeszcze bardzo niedojrzała. Jeśli masz być kochana, to masz się do miłości nadawać. A co będzie, jak przyjdzie królewicz na siwym koniu i powie, no nie, no z taką to nie. Czy ona się nie nadaje do miłości? Ona tyle lat czekała, marzyła, może się jej modliła i nic sobą nie zrobiła. Skrajna egoistka z muchami w nosie i tak dalej, i tak dalej. Ile takich jest? A więc jeszcze jedna rzecz o miłości w tej zbieraninie. Otóż pewne miłości my mamy zadane. Chciałbym się powiedzieć z natury rzeczy. Tak. Dzieci mają zadaną miłość do rodziców. To nie tylko wynika z tego, że wierzący w naszym kraju, myślę, większość ma przykazanie czcić swojego i matkę swoją, nawet z dopiskiem, nawet gdyby rozum postradali, czci. Tak, z natury rzeczy dziecko ma miłować rodziców, czyli troszczyć się o ich dobro. I zawsze, jak tego poczują, nie dobrych rodziców, nie miłych rodziców, nieświętych rodziców, każdych, się totalnie pogubią. Jak, nie wiem, będą się fatalnie zachowywać, to dziecko ma naturalne zobowiązanie do miłowania rodziców do końca życia. I czasem jest to miłość trudna. Tej miłości się nie wybiera. Ktoś nas urodził, ktoś nas wychował. Oby to byli ci sami, tak? Bo to jeszcze wiele dzieci przeżywa tą rozterkę. Ktoś dał komórki jajowe, ktoś dał plemniki, ktoś wydzierżawił macicę, ktoś za to wszystko zapłacił, potem ktoś inny zapłacił więcej i podkupił. To są prawdziwe historie dzisiejszego świata. Tożsamość takiego dziecka, który nie wie skąd się wzięło, jest naprawdę zaburzona na samym starcie. I to jest jedna miłość zadana. Druga miłość zadana, ale już troszeczkę z naszego wyboru. Jesteśmy zobowiązani kochać wszystkie swoje dzieci. Jeżeli przyczyniliśmy się do przyjścia ich na świat,
to jesteśmy odpowiedzialni za to, by je miłować. To nawet nie trzeba używać słowa odpowiedzialni, bo to siedzi głęboko w naturze. I przy okazji jest warunkiem szczęścia człowieka. Jeżeli zostanie zerwana nić miłości między rodzicem a dzieckiem, cierpią i dzieci, i rodzice. To jest naturalna więź miłości. Jeżeli to zostanie zerwane, będziemy cierpieć, nie będziemy w pełni szczęśliwi. Nie róbcie tego swoim rodzicom, jacykolwiek by byli, i nie róbcie tego swoim dzieciom. No, wyrzekam się dziecka, bo poszło na manowce. Ja mogę nie pochwalać jego postawy, ale mam je miłować. Ale jest jeszcze jedna miłość, która nie jest nam zadana, jest przez zdecydowaną większość ludzi upragniona. To jest miłość kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety, już z wolnej pozycji, wybranej kobiety, wybranego mężczyzny. Miłość, na którą się decydujemy. Podjęłem w pewnym momencie życia. Oczywiście wpływają na to uczucia, różne okoliczności, wygląd, zachowanie, cechy. Wszystko to wszystko wpływa. Ale gdzieś w którymś momencie podjęłem decyzję, że z tą osobą wiążę swoje życie. Jedyna sensowna więź między osobami, które mają całe życie ze sobą przeżyć, to jest więź miłości. Czyli obiecuję tej osobie, że będę się troszczył o jej dobro, najwyższe dobro do końca życia. I taką decyzję można podjąć w życiu raz. Zobaczmy, co się dzieje wokół nas. Kolejna wielka miłość aktora Iksińskiego. Ciekawe, czy tym razem przetrwa 3 miesiące. To nie jest żadna wielka miłość. I teraz parę słów o tych różnych fałszywkach, które nam podsuwają jako miłość. I w piosenkach, i w filmach, i wielu. I co gorsza, my w te fałszywki zaczynamy wierzyć. Pierwszym największym zagrożeniem dla prawidłowego rozumienia miłości są uczucia. Nie no, uczucia są piękne. Uczucia są ważne. Mało tego, uczucia są tworzywem miłości. Jeżeli powchodzicie w małżeństwo, pozakładacie małżeństwo, może jakieś tu już jest małżeństwo, to najprostszym sposobem na utrzymanie miłości w dobrej kondycji jest stałe podtrzymywanie dobrych uczuć. Najprostsze. Wystarczy parę słówek dziennie, wystarczy mały gieścik, prezencik, cokolwiek, zainteresowanie, życzliwość. I wtedy łatwo jest świadczyć miłość. Dlatego najroztropniejsze, co może zrobić na przykład mąż, jakby panowie kiedyś się pożenili, to wam dam radę nie moją. Wolałbym, żeby to były moje rady, ale sobie poradzę wszystko, żeby myśleli przede mną. Akurat to święty Paweł powiedział. Mężowie, nie bądźcie dla żon przykrymi. Nie ręcie ich uczuć. I co? I całe życie masz kobietę wpatrzoną w siebie jak w obrazek. Jesteś genialny w jej oczach. Podziwia cię na każdym kroku. Żadnego innego nie spojrzy. A ty tylko pilnujesz, żeby nie być dla niej przykrym. Żeby jej nie ranić. No ale jak ja mam coś do powiedzenia, to chyba muszę powiedzieć, tak? Jak ja mam rację, to sobie schowaj rację w kieszeń. Jak nie umiesz schować racji w kieszeń w chwili, kiedy sytuacja jest nieodpowiednia, no to jesteś niedojrzały. Od racji ważniejsza jest relacja. Jeżeli wykrzyczysz, nie wiem, dziewczynie, żonie, swoją rację, najświętszą i najmądrzejszą, jeżeli wykrzyczysz, ona tego nie usłyszy. Im głośniej krzyczysz, tym gorzej słyszy. Słyszysz w końcu tylko to, że krzyczysz. Jak chcesz powiedzieć prawdziwą, ważną rację przekazać, wyczekaj na dobry moment, może jeszcze na odpowiednią fazę cyklu. Oczywiście, że trudne rzeczy należy mówić w okolicach jajeczkowania, a nie dzień przed miesiączką. Panie wiedzą, co mówię, tak? To jest normalna roztropność. Skoro mamy wiedzę, to dlaczego tej wiedzy mamy nie wykorzystywać? Skoro wyjrzawszy już przez okno widzimy, że pada śnieg, to nasza wiedza jest na tyle rozbudowana, że wiemy, że temperatura jest pewnie około zera. No i nie wyjdę w kąpielówkach na łódce, tak? Mamy wiedzę, no to jeżeli mamy wiedzę, że są te fale hormonalne w kobiecie, no to dlaczego tego nie wykorzystać? I trudnych spraw nie zatrzeć wtedy, kiedy jest najlepszy na to moment. A ostrożnie podchodzić w czasie, kiedy ten moment jest trudniejszy, tak? To jest normalne wykorzystanie wiedzy o tym, co się w człowieku dzieje.
Tak mi się przypomniała taka anegdotka, tak trochę dolepiona do tego, ale w końcu trochę się trzeba poradować. Dlaczego kobieta dzień przed miesiączką gotuje zupę w 7 garnkach? Bo tak! I nie da się tego zrozumieć. Trzeba się nauczyć z tym żyć. Trzeba się nauczyć do tego uśmiechać, panowie, tak, a nie złościć. Ty tego nie masz. Ty tego nie masz. Ale tak samo kobiety mają uwzględnić to, co siedzi w mężczyźnie. Ile kobiet żon rani faceta tylko dlatego, żeby chciała, żeby on był kobietą, a nie facetem. I normalne męskie zachowania krytykuje, czepia się, prawda? Przeszkadza. Normalnie przeszkadza. Kobieta może sobie odpocząć w ciągu dnia, powiedzmy 30 minut, w 30 kawałkach. Siądzie sobie na chwileczkę, przeczyta coś, oderwie się, łatwo jej się oderwać, a podzielność uwagi, oderwać, powrócić do roboty, łatwiuteńko. Mężczyzna, jak pracuje, to pracuje. Jak odpoczywa, to odpoczywa, prawda? Całym sobą. I on potrzebuje 30 minut w jednym kawałku. I niemądra żona po 15 minutach przychodzi, powiedz tylko, czy mnie kochasz. No nie, odpoczynek przerwany, facet musi odpoczywać od nowa i do tego jeszcze jest zdenerwowany, że mu przerwano w czymś, prawda? Nieuwzględnienie tego, że jak facet coś robi, to robi, bardzo wiele powoduje niepotrzebnych sytuacji i napięć w relacji damsko-męskich. Po co? Jak ogląda mecz, to ogląda mecz, przyjmijcie panie do wiadomości. Jak stanie między ekranem a nim i usłyszysz przykre słowo, to nie wyciągaj wniosków, że on bardziej kocha telewizor niż ciebie. Nie! On w tej chwili ogląda mecz. Jak będzie zajmował się tobą, nie będzie oglądał meczu i tak dalej, i tak dalej. No. Więc pewna wiedza o osobie drugiej jest potrzebna do budowania sensownej relacji. Bardzo wiele małżeństw cierpi z tego powodu, że nie uwzględniają faktu, że jest chłop i baba. Jakbym poszedł jeszcze krok dalej, to przez 30 parę lat pracy w poradni mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zdecydowana większość pretensji żon streściłaby się jednym zdaniem. Proszę pana, mój mąż jest chłopem. To nie do wytrzymania. Oczywiście żadna tego tak nie sformułowała. Proszę pana, on źle myśli. To znaczy źle? Inaczej niż ja. On źle czuje. Nie, on w ogóle nie czuje, a ja czuję. On źle pracuje, on źle odpoczywa. Proszę pana, on na złość mi to robi. Ja już mu 1000 razy mówiłam, a on nadal tak samo. Mówiłam mu, bądź babą, a on nadal jest chłopem. Nie? Wiecie, a rzeczywiście świat nam w tym nie pomaga. I to jest jedna z większych przeszkód w relacji, budowania relacji damsko-męskiej. Że my uwierzyliśmy światu, że jesteśmy tacy sami. I potem ludzie się rozwodzą, ponieważ pierwszy punkt w sprawie rozwodowej, niedopasowanie. Ona baba, on chłop. Okropne. Ja mówię to w tej tonacji, żeby się czasem nad tym uśmiechnąć. Żeby nie robić tragedii z tego, że coś myślimy inaczej, pragniemy inaczej, planujemy inaczej. To jest normalne. To właśnie dojrzałość nakazuje w tych innych marzeniach, planach się dogadać, ustalić, uzgodnić. To jest dane człowiekowi. I każde ustępstwo powoduje wzrost. I to jest potrzebne. Ta inność jest potrzebna po to, żebyśmy rośli przy sobie, a nie żebyśmy się kłócili. No dobrze, ale tak z tymi uczuciami. Bardzo często rzeczywiście ludzie uczucia nazywają miłością. To jest śmiertelnie niebezpieczne. To przerabiam w poradni. Przychodzi mężczyzna, mówi, proszę pana, zakochałem się. I mówi z miną taką, że proszę pana, no ale przecież na miłość nie ma rady. Sam Pan Bóg mi ją daje. Właściwie ja tak sobie teraz myślę, że to moje pierwsze małżeństwo jest nieważne. I znajduję dowody na to, że jest na pewno nieważne. No bo on wtedy myśli, jeżeli stracił kontrolę nad uczuciami, to całe myślenie jest po to, żeby udokumentować to, że to, na co ma ochotę, jest dobre. To jest, panowie, to jest jedno z większych oszustw, które my, zwłaszcza mężczyźni, potrafimy na sobie praktykować. Jeżeli masz na coś ochotę, to zrobisz wszystko, żeby udowodnić, że właśnie to jest dla ciebie najlepsze. Oszukiwanie się to jest największa przeszkoda we wzroście. Nie wiem. Jesteś chory, na pewno nie powinieneś wychodzić z domu, ale właśnie jest zaplanowana wycieczka klasowa. Nie, no to mi na pewno pomoże. Znajdzie się 1000 argumentów na to, że tak, to jak ja właśnie wyjdę na świeże powietrze, to się porusza, no wyzdrowieje, bo chcę pojechać. Ale to się zaczyna potem dziać gorzej, jak zaczynamy mieć pragnienia
moralnie złe. Też sobie dorabiamy, że w naszym wypadku i zwykle to usprawiedliwiamy miłością. No i wróćmy do tego zakochanego męża. Szana, no ale miłość, na miłość nie ma rady. Przed miłością nikt się nie obroni. Miłość nie wybiera. Ile takich haseł znamy? Drugi panie, po pierwsze, to nie jest żadna miłość. Pan stracił kontrolę nad uczuciami. Pan stracił kontrolę nad uczuciami. Oczywiście jakaś tam nieroztropność w tle jest. Może zepsute były relacje i uczucia na linii pan-żona. Może władował się pan w jakieś niebezpieczne sytuacje. Może pan balansował na krawędzi przepaści, bo tak było przyjemnie. Pan stracił kontrolę nad uczuciami, dając dowód swojej niedojrzałości i tylko tyle. To nie ma nic wspólnego z miłością. Dlaczego? Podam może z dwa chociaż takie zdania, które pozwolą rozstrzygnąć, co miłością jest, a co miłością nie jest. To jeszcze nie jest definicja. Miłość rodzi dobro i tylko dobro. Prawdziwa miłość rodzi tylko dobro. Jeżeli ludzie, którzy twierdzą, że się miłują, staczają się, to nie jest miłość. Miłość uwzniaśla do dobra. Daje nam siły do tego, byśmy byli lepsi. To nie jest miłość. W tamtym wypadku trzeba, no to proszę pana, rozważamy. Czy z tego pana zakochania się w tej obcej kobiecie wyrośnie jakieś dobro? Poza pana przyjemnością. Spełnienie pana oczekiwań aktualnych, chwilowych oczywiście. Krzywdzi pan żonę, krzywdzi pan dzieci. Krzywdzi pan rodziców, którzy pana wychowali, przyzwoitych znajomych, całe otoczenie. Świat pan krzywdzi, bo dzieci tracą ojca, będą gorzej wychowane, będą gorszymi obywatelami, będą gorzej pracować. Może kiedyś się gdzieś tam pogubią jako politycy. Żadne dobro z tego nie wynika. Proszę pana, to nie jest miłość. Abyśmy wytrącili ludziom argument miłości. A niedojrzały chłopak. No ciągnie go do ciała dziewczyny. Normalne. Byli blisko, chce być jeszcze bliżej. Daj dowód miłości. Kaśka, tak cię kocham, że oddaj mi się, bo już nie wytrzymam. No przecież to jest bełkot. To, że on nie może wytrzymać, jest tylko dowodem jego niedojrzałości. Że nie potrafi się zatroszczyć o prawdziwe dobro Kaśki, bo jego egoizm, jego nieopanowanie nad sobą bierze górę. A to nie ma nic wspólnego z miłością, to jest daleka droga. Stawiajmy to pytanie. Czy to rodzi dobro? Jeżeli tak, to ma znamiona miłości. I rzeczywiście w relacji zakochanych może się ogromnie dużo dobra wydarzyć. Do tego jeszcze wrócimy. Bo to jest niesamowity motyw. Dla ukochanej dziewczyny wszystko zrobię. Dla ukochanego chłopaka. W stanie jestem naprawdę życie zmienić. I wykorzystujmy to. Ale jeżeli to rodzi dobro, i to nie rodzi dobra, to nie jest miłość. Nie nazywajmy tego miłością. Ile małżeństw by się nie rozpadło, gdyby na samym początku było i twardo, jasno powiedziane, to jest pana, pani niedojrzałość. To nie ma nic wspólnego z miłością, bo to pod tymi hasłami miłości można naprawdę daleko zajechać. Nie, to nie jest miłość. A więc miłość rodzi dobro i tylko dobro. I jeszcze z tymi uczuciami może słówko. Uczucia są miłości potrzebne. Znaczy takie pamiętne rozróżnienie miłości od uczuć. To taka anegdotka. Kiedyś mówiłem staruszkowie, 50 lat po ślubie, stuknęło nam 41, przestałem mówić staruszkowie, starsi państwo. Znaczy dojrzałe małżeństwo, 50 lat po ślubie. On był osobą publiczną, a więc oczywiście zainteresowanie rocznicą. Jubileuszowa msza, państwo młodzi wychodzą, dziennikarze do kościoła nie wchodzą, bo tam straszy, to jest niebezpiecznie. Ale dzielnie pod samymi drzwiami kościoła już stali z mikrofonami gotowymi do strzału. I pierwsze pytanie, o co? No przecież nie o to, czy pięknie przeżyli 50 lat wierności, wzajemnej służbie, wychowali dzieci na przyzwoitych ludzi, może wnuków się doczekali. Nie, to jest niemedialne. Pierwsze pytanie, czy on nigdy nie myślał się rozwieść? Gdybyś tak popatrzył, rozwieść. Czyli odwołać obietnicę, którą złożył on jako wierzący przy ołtarzu.
Panu Bogu również, nie tylko tej kobiecie. Obietnicę, że będzie się troszczył o jej dobro do końca życia, cokolwiek się wydarzy? Nie. Rozwieść? Nigdy. Ale zamordować żony to bardzo często. Jeżeli się popsują uczucia, my jesteśmy na siebie wściekli. I czasem byśmy gołymi rękoma udusili. Ale to nie jest... To ma się nijak do tego, czy miłość się skończyła, czy się skończyła. Nie. Druga cecha miłości to jest prawdziwej, to jest miłość nigdy się nie kończy. Jeżeli podjąłem decyzję, że będę troszczył się o dobro tej kobiety do końca życia, to jest moja jedna, jedyna wybrana miłość. Ja mogę ją zdeptać, ja mogę ją pohańbić, albo mogę jej pozostać wierny do końca. Nawet jak będzie ciężko uczuciowo. Nie da się wygrać miłości drugiej, trzeciej czy piątej. Dlatego, że jeżeli raz w życiu podjąłem decyzję do końca życia, to już drugi raz takiej nie mogę podjąć, jedynej do końca życia. Najpiękniej by było, gdyby to była decyzja. Nigdy Ciebie nie zdradziłem. Nawet jak Ciebie nie znałem. Ani sam ze sobą, później w tym wymiarze seksualnym. Ani z inną dziewczyną, kobietą. Ani z Tobą przed ślubem Ciebie jako żony nie zdradziłem. Bo to też rodzaj zdrady. I przez całe małżeństwo jestem Tobie wierny i będę wierny do śmierci. I teraz jeszcze jest inna możliwość. I nawet gdybyś pierwsza ode mnie umarła, to na szczęście rzadziej się zdarza. Mężczyźni szybciej odchodzą. I nawet to ja i tak nie będę szukał innej kobiety. Będę Ci wierny. Nie muszę już. Mogę wejść w nowe małżeństwo. Ale znam takich, którzy byli wierni swojej żonie. Są wierni. Konkretnie myślę o konkretnej historii. Dziewczyna ciężko chora. Zachodzi w ciążę. Chodzi od lekarza do lekarza. Żona prawowita, normalna, legalna, tak? I chodzi od lekarza do lekarza, żeby poprowadził tą trudną ciążę, tam choroba nerek, różne, w ogóle różne choroby. Każdy mówi to samo. Pani musi terminować, tak ślicznie się nazywa, terminować ciążę. Czyli zamordować dziecko, bo pani nie przeżyje czwartego miesiąca, piątego, szóstego, dziewiątego. Umrze pani przy porodzie. Dziecko umrze. No i tak szukała lekarza, nie mogła znaleźć w dużym mieście Łodzi. Weszła, nie znalazła. Weszła do, przyjechała spoza Łodzi, weszła do kościoła, żeby się wypłakać i przez łzy zobaczyła plakat. Dzisiaj, właśnie za chwilę, zaczyna się spotkanie z profesorem Fiołkowskim. Jeżeli nie znacie, to może dobrze, bo to jest Nestor, już nieżyjący, polskiej ginekologii. Ściślej mówiąc, on założył polską szkołę rodzenia. W czasie wojny był więźniem, należy mu się ta chwila, był więźniem obozu w Oświęcimiu. Przeżył to, widział śmierć z bliska, śmierć absurdalną, niewinną. Został lekarzem po wojnie, lekarzem ginekologiem. I mimo, że zrobił doktorat, habilitację, długie lata nie był profesorem, bo nie pasował do tamtego garnituru. Wyrzucili go z pracy za to, że odmówił zabijania dzieci. I to jest to utrwalone w takim filmie o nim, kiedy on waha się, co napisać. Bo to, że odmówić, to się nie wahał. Uzależnili to, czy będzie mógł dalej pracować w Akademii Medycznej, od tego, czy zabije to konkretne dziecko, czy nie. Wiedział, że nie zabije. Może to doświadczenie oświęcimskie też dodatkowo na niego wpłynęło. Utwierdziło w przekonaniu, że nie wolno, koniec. I zaczął pisać, jako katolik odmawiam. Skreślił. A gdybym nie był katolikiem, to co? Jako lekarz. Wezwany do obrony życia. Odmawiam. A gdybym nie był lekarzem? I w końcu napisał, jako człowiek odmawiam. Wystarczy być człowiekiem, żeby nie zgodzić się na zamordowanie choćby jednego dziecka. Całkowicie niewinnego. I dzisiaj w ramach praw człowieka się próbuje dopisać aborcję jako prawo kobiety. Do praw, do karty praw człowieka. Próbuje się dopisać. Ogromnie zbiedniał człowiek. I
Naprawdę ludzie chorzy są nam zdrowym potrzebni. Naprawdę ludzie chorzy są nam potrzebni. Matka Teresa z Kalkuty kilka razy wspominała o wizycie w rodzinie francuskiej, gdzie, nie wiem, chyba 6 dzieci była. I przedstawiali rodzice od najstarszej córki. I wszystkie dzieciaki miały niesamowite talenty i sukcesy, nawet na skalę międzynarodową. No, niezwykle uzdolnione. I ostatnie dziecko sparaliżowane, najmłodsze, bez kontaktu ze światem. I rodzice przedstawiając powiedzieli, a to jest nasz profesor miłości. Żadne z dzieci nas nie nauczyło tak bezinteresownie kochać jak to. Bez żadnej nagrody, nawet bez uśmiechu wdzięczności. Wiele, wiele godzin dziennie pracy, rehabilitacji. Chorzy są też jakimś testem na naszą człowieczość, tak? Mordowanie kogoś dlatego, że jest chory, jest nieludzkie. To przeczy człowieczeństwu. Dzisiaj żyjemy w świecie zwyrodniałym, odczłowieczonym. I dlatego trzeba tym bardziej podejmować refleksję nad sobą samym. I tym bardziej sobie bardzo jasne stawiać wymagania własnego wzrostu. I w nich powinno być, że nigdy w żadnych okolicznościach nie zabiję człowieka. Nie pomogę w tym. Nie poprę tego. To nie tylko dotyczy wierzących. Wystarczy być człowiekiem. Bo w naturze człowieczej jest wpisane nie zabijaj. I każdy, kto mnie zabijał, będzie z tego tytułu cierpiał. Nie da się tego ominąć, bo jest to sprzeczne z naszą naturą. Nawet jakby ktoś musiał zabić, oby nikt z nas nie znalazł się w takiej sytuacji, nie wiem, w obronie życia własnego dziecka. Nie było innej możliwości, mogłem tylko zabić albo pozwolić, żeby morderca zabił dziecko, tak? Muszę zabić, mam obowiązek zabić. Oczywiście, gdybym umiał unieszkodliwić bez zabijania, to nie powinienem zabijać. Albo powiedzmy, że wymyślona sytuacja. I będę do końca życia nosił w sobie uraz, zabiłem człowieka. Zobaczmy, co zrobiono dzisiaj. Ze śmierci atrakcje. W każdym odcinku tam się morduje, strzela, zabija, podcina żyły, głowa spada i sobie skacze. Oswoiliśmy się. Łe, tam takie, widziałem lepsze. Dzisiaj dzieci 7-8-letnie wpadają na pomysł, żeby rozwiązać problem klasówki z polskiego. To już jest konkretny przykład. Wysyłając pani anonim, że jak pani zrobi stawian, dyktanto czy coś tam, to panią zamordujemy. Fachowo anonim wypisany, wycięte z gazety słowa, literki ponaklejone na papier pakowy. Pewnie by nie zamordowały tej pani, ale sam pomysł przerażający. Nadziwi mi się. Ja nawet boję się patrzeć na was i pytać, ilu z was bawiło się w gry komputerowe, w których się mordowało w drodze do skarbu. Potwory, pół biedy, ludzi. Sam mam 5 żyć i morduję. Wszystko to oswajanie. Jeżeli komukolwiek z nas zdarzyło się przy oglądaniu jakiegokolwiek filmu taka myśl, weź go zabij, to już ten ktoś powinien cię naprawdę przerazić. Bo zniszczono nasze człowieczeństwo przez uprawnienie, a nawet zrobienie atrakcji zabijania. No dobrze, ale wróćmy do naszych rozważań o miłości. Oczywiście zabijanie też jest sprzeczne z miłością, to jest oczywiste, bo miłość jest dobro. Niektórzy się borykają z takim problemem, jak można kochać nieprzyjaciół. Jeżeli miłość rozumiesz przez rzucanie się na szyję, całowanie i ściskanie, to nie można kochać nieprzyjaciół. Ale jeżeli miłość rozumiesz jako troskę o dobro, to można kochać nieprzyjaciół. Nie życzyć nieprzyjaciołom, żeby ich piekło pochłonęło, tylko życzyć nieprzyjaciołom, żeby się nawrócili i przestali źle czynić. To jest w zasięgu człowieka. A to jest właśnie miłość. Troska o dobro. I właśnie definicja miłości. Akurat definicja, której używał wielokrotnie Jan Paweł II. Nie wymyślona przez niego, czasem jemu przypisywana. To jest z dokumentu Soboru Watykańskiego II, konkretnie z Gaudium et Spes. Słuchajcie się w tą definicję, bo ona zawiera 2 niesłychanie ważne elementy. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej,
jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Dwie arcyważne rzeczy. Człowiek nie może odnaleźć siebie. Człowiek nie może być sobą. Człowiek nie może być szczęśliwy. Co warunkuje szczęście w takim najogólniejszym stwierdzeniu? Bycie sobą. Nie w rozumieniu rób na to chce, róbcie to na to macie ochotę. Nie, nie. Odkrycie, kim naprawdę jestem. I bycie tym, kim jestem, w najczystszy, w możliwy dla mnie na dzisiejszy dzień sposób. Najbardziej, im bardziej będziemy sobą, tym będziemy szczęśliwsi. Oczywiście tu świat nam zupełnie bałamutnie nas wciąga w różne inne wizje szczęścia. Im bardziej będziesz sobą, tym bardziej będziesz szczęśliwy. Czyli człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie. Człowiek nie może być szczęśliwy. Uwaga teraz. Na jakiej drodze? Bezinteresowny dar z siebie samego. Przepiękna definicja miłości. I chyba wszyscy czujemy, żeby móc siebie dać, to trzeba siebie posiadać. Tyle możemy dać, ile posiadamy. Jeśli posiadamy siebie w malutkim stopniu, to możemy w malutkim stopniu siebie oddać. Jeśli posiadamy siebie w pełni, możemy całego siebie oddać, i to na całe życie. Limitem, tak jak już ja wspomniałem, od góry naszej miłości jest nasze własne posiadanie siebie. I każdy z nas powinien przez całe życie walczyć o jak największe posiadanie siebie i marzyć o miłości. Ostatnio miałem taką długą korespondencję z człowiekiem intelektualnie bardzo wysoko stojącym, naukowiec, badacz, mający niesamowite plany. Jeżeli by się spełniły, wsławiłby imię Polski na całym świecie. Duży reżim, żadnych nałogów, regularnie praktykujący, wydaje się w ogromnej mierze panujący nad swoim życiem, nad czasem, robi tylko to, co jest ważne, nie zajmuje się głupotami, ma plan. Poznaje dziewczynę i się zastanawia. Ale ona mi przeszkodzi w mojej karierze. Dobra, mogę się nawet ożenić, ale nie mam mowy o dzieciach, bo moja kariera się załamie. Ona musi akceptować moją karierę i nie ma prawa mi przeszkadzać. Biedny, nieszczęśliwy człowiek. Jeżeli nie zmieni, napisałem mu to bardzo twardo, jeżeli rodzina, którą dopuszcza, żeby założyć, nie stanie się ważniejsza od jego pracy naukowej, badawczej, to będzie nieszczęśliwy i okaleczy rodzinę. Już sam fakt, że nie dopuszcza myśli o dzieciach, już świadczy o jakimś nakręcie. On jest zdolny do miłości. On naprawdę w siebie bardzo duży sobie posiada, ale nie zadysponował sobą w tym kierunku. Wskazuje się na to, że nie będzie szczęśliwy. I tu jest potrzebne pewne rozróżnienie. Bo to, co mówię w tej chwili, może się niektórym wydawać podejrzane. To, co nie mam robić kariery takiej, owakiej? Spokojnie. Tą karierę trzeba ulokować w odpowiednim miejscu. Posiadanie rzeczy nie ma żadnego wpływu na szczęście człowieka. Możesz mieć wszystko, co świat wyprodukował w najlepszej jakości. Markowe ciuchy do nawet niewidocznych części garderoby włącznie, tak? Bo z reguły te zewnętrzne chodzi o to, żeby były markowe. I nie będziesz szczęśliwy. Możesz mieć najlepszy samochód w mieście. Możesz mieć najdroższe, nie wiem, mieszkania, marmury, klamki złote i tak dalej. Nie będziesz szczęśliwy, bo tu masz inni jak do szczęścia człowieczego. Przeżyjesz wszystkie możliwe przyjemności, które świat wymyślił. Nie będziesz szczęśliwy, bo masz się to nijak do szczęścia. Owszem, jak nam jest bardzo przyjemnie, my z rozpędu mówimy, jestem szczęśliwy. Byłem głodny, najadłem się, jestem szczęśliwy. Nie! Jest nieprzyjemnie, bo się najadłeś. Szczęście leży w innych kategoriach. I właśnie warunki szczęścia są tak naprawdę dwa. Osobisty wzrost. Człowiek niedorozwinięty, opętany nałogami, nie jest sobą. Wobec tego obiektywnie mówiąc, nie jest szczęśliwy. Znaczy sobie powiedziałem. Ale przecież on mówi, że jest szczęśliwy. No to co z tego? On myśli, że jest szczęśliwy, tak, ale nie jest. Bo nie jest tym, kim być powinien. Czy ptaszek w klatce może być szczęśliwy? Może myśleć, że jest szczęśliwy. Może mieć najlepsze warunki, może mieć złotą klatkę, może mieć importowane nasionka, może być, nie wiem, to głaskany pod skrzydełkiem. Czy tam... No ale on nie jest szczęśliwy, choćby mu się wydawało po ptasiemu, że jest. Bo jest stworzony do latania przez tworza. Ryba w akwarium też jest nieszczęśliwa. I tak dalej, i tak dalej. Zwierzę w zoo też.
Przypomniał mi się kawał, to może podarujemy sobie w tej chwili. Bo jest stworzony do czegoś innego. Człowiek, który nie walczy o swój wzrost do pełnej wolności wewnętrznej, do wyboru dobra według własnej hierarchii wartości przyjętej, oby ta hierarchia była dobra, i odrzucenia zła, nawet za cenę życia. To powinno być marzenie każdego człowieka, nie żeby stracić życie w obronie wartości, ale żeby dojść do takiej wolności, że nic mi nie mogą zrobić, mogą mnie najwyżej zamordować, ale nie zmuszą mnie do łajdactwa, nie zabiorą mi mojego świata wartości, nie wyrzeknę się ich za żadną cenę. To jest człowiek wolny, to powinno być marzenie każdego człowieka. I niestety nie zawsze jest. I często nie jest. Mam wiele bolesnych przykładów, ale może nie będę w tej chwili opowiadał, bo już tego czasu na wiele nie zostało. A więc pierwszy wymiar wzrost, drugi wymiar miłość. My nie uciekniemy od tego. Wszyscy ludzie stworzeni są do miłości. Do miłości. Pewne miłości są nam zadane, tak będzie miłość do rodziców, miłość do dzieci, ci, którzy te dzieci mają. Ale pewne miłości możemy sobie wybrać. Możemy wybrać karierę małżeństwa i wybrać osobę, której zdecyduje się i zrealizuje miłość do końca życia. Bo tylko taka ma sens. Tylko taka jest prawdziwa. Miłość nigdy się nie kończy. Jeśli ktoś mówi, że miłość się skończyła, to można właściwie powiedzieć, że nigdy jej nie było. Bo skoro miłość nigdy się nie kończy, po tym ją poznać, to to coś, co ich połączyło, oni nazwali miłością, nawet bardzo szczerze i wierzyli w to, ale to nie było miłością. Bo miłość nigdy się nie kończy. Oczywiście miłość ta nigdy się nie kończy, jest przywilejem czy osiągalna dla ludzi, którzy przynajmniej w elementarny sposób siebie posiadają i mogą sobą zadysponować do końca życia. I te miłości międzyludzkie są różne. I jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, a zaraz przejdziemy do relacji damsko-męskiej na króciutko, o jednej rzeczy, którą koniecznie trzeba uporządkować, dlatego że ja to widzę w poradni, ile tragedii życiowych wynika w rodzinach z tego, że powstał bałagan w hierarchii miłości międzyludzkich. Jak się urodziliśmy, to pierwszą naszą naturalną miłością byli mama i tato. Potem rodzeństwo, potem nam cioci, babcie, wujkowie i inni ludzie. Jak wybraliśmy sobie miłość swojego życia, założyliśmy rodzinę, to się radykalnie zmienia. Od dnia ślubu najważniejszą miłością życia w wymiarze człowieczym jest żona, mąż. I ma być tak do końca życia. Drogie panie, ostrzegam, jesteśmy fatalną lokatą uczuć. Jesteśmy gruboskórni, kostropaci, nie umiemy okazywać miłości. Jesteśmy bardzo trudnymi egzemplarzami. Ale wy macie moc, żeby nas nauczyć miłowania. Po to jest kobieta. Jako pomoc potrzebna mężczyźnie. Tylko ona go może nauczyć miłowania. Pierwsza miłość mąż, żona. Druga miłość dzieci. Trzecia rodzice i teściowie rodzice. Z przykazania teściowie z dobytkiem inwentarza, jak ja to czasem mówię. Bo teściowie są częścią twojej żony. Jeśli miał w nienawiści teściów, nie zbudujesz relacji miłości z żoną. Nie ma takiej możliwości. Bo oni są w jej środku, w jej sercu. No tak. Jesteś lejtuch, nie mam do ciebie pretensji. Masz to po matce. Czujemy, że nie da się tego przyjąć. Nie da się. Niechęć do nieżyjącej teściowej uniemożliwia budowę prawdziwej miłości między mężem i żoną. Czyli to wszystko jest powiązane. Pierwsza żona, mąż, żona, potem dzieci, potem ludzie. Drugie panie, wam zagraża przede wszystkim to, że uciekniecie w dzieci. Być może jesteście tymi dziećmi, w które uciekły wasze mamy. Bo tata był taki prostropaty. To jest wielka krzywda. Zaburzenie tego porządku miłości. Na pierwszym miejscu żona, mąż, na drugim dzieci, rodzice, inni ludzie. Jeżeli dzieci są ważniejsze, to dzieci za chwilę stają się pępkami świata, tyranami domowymi i są skrzywdzone, bo wchodzą w małżeństwo i łapki takie każą się obsługiwać. Oni są najważniejsze, ale jak oboje wejdą w takim stanie w małżeństwo, no to jest dramat. Dziecko ma znać swoje miejsce. Mama i tata są ważniejsi od nich. Owszem, dzieci czasem potrzebują więcej opieki, to jest prawda. Ale nigdy nie powinien być ważniejsze. Dlatego dziewczyno młody mówię, powiedz sobie nad łóżeczkiem pierwszego dziecka wielką kartkę. Najważniejszą osobą na świecie dla mnie jest mąż. I ma być tak do końca życia, mimo że jest trudny, a dzieci są łatwe w kochaniu.
Jeśli dla faceta, dorosłego, mamusia jest ważniejsza od żony, to są tragedie. Gość opowiada 15 lat po ślubie, trójkę dzieci. Proszę pana, ja na kilka godzinek codziennie po pracy idę do mamusia, a potem wracam do żony, a żona ma jakieś dzikie pretensje. Przecież wypełniam przykazanie ci ojca swojej matki, co tatuś od mamusi obcy, mamusia jest biedna, idę do mamusi na kilka godzinek. A ile mamuś mówi, że ta wredna synowa zabrała mi synka. No ale przecież pani chciała, żeby najważniejszą kobietą życia synka stała się żona. Nie, ona nie chciała. Żon może mieć wiele, matka jest tylko jedna. Prawda? To jest wielką trudnością w byciu szczęśliwym, że my jako rodzice nie umiemy się wycofać na odpowiednią pozycję ważności miłości. To mówienie o miłości to jest naprawdę ważne. Żeby miłość była uporządkowana, bo my przecież wiele miłości w życiu realizujemy. Jeżeli mąż nie będzie na pierwszym miejscu, żona nie będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie pochrzanione, tak? Jeżeli dzieci wyjdą na pierwsze, jeżeli mamusia pozostanie na pierwszym, to wszystko się wali. Nie wystarczy kochać, ale trzeba również rozumem nasze relacje miłości poporządkować. Jeżeli mamy być szczęśliwi, jak to wszystko jest uporządkowane, wtedy mamy szansę na pełnię szczęścia. My żoną akurat przeżywamy teraz etap, że nasze dzieci wyszły z domu. Możemy odetchnąć z ulgą i inwestować w naszą miłość. Trudno, może być każda jest trudna, nie oszukujcie się. Najpiękniejsza miłość zawsze jest trudna, a to ta trudność wzywa nas do wzrostu. I teraz to nowe. Oczywiście te trudności są coraz subtelniejsze, coraz takie bardziej wymagające jakiegoś wzrostu duchowego, jakiegoś bardziej głębszego zapanowania nad gdzieś tam myślami, nawet posądzeniami, czasem tak to, ale tak ma być. Do końca życia będziemy wzrastać, bo miłość też buduje dobro, czyli buduje wzrost człowieka. I teraz patrzę na zegarek z przerażeniem, bo chciałem jeszcze powiedzieć o innym zupełnie aspekcie. O tym, który być może was najbardziej interesuje. Ale nie umiem przeskoczyć nad tym, dlatego że tak wiele śmieci nam rzucono na temat miłości, właśnie nazywa się uczuciami. Jeszcze jeden śmieć, to się mówi, że aktywność płciowa jest miłością. Co oni robią? Oni się kochają. Proszę mi wierzyć, że małżeństwa inaczej nie mówią o współżyciu płciowym, jak właśnie w ten sposób, że my już od pół roku się nie kochamy. Pamiętam taką parę, młodziutką, krótko po ślubie, przyszli tak no do poradni, oczywiście jest niezręcznie, obcy teren, obcy człowiek, no i w końcu mówi, ta dziewczyna, akurat się odważyła, mówi, pana, my się nieustannie kłócimy o jedno. Jak często się mamy kochać? Byli tak spięci, że postanowiłem tak troszeczkę tę atmosferę rozluźnić, żeby móc w ogóle do nich dotrzeć. No nie no, kochać? To się macie od rana do wieczora codziennie. Od dzisiaj do końca życia. Ona przerażona, w jego oczach dzikie błyski, prawda? Ale wyrażać miłość przez ludzi, a to jest problem w każdym małżeństwie. Zwykle na początku mąż pragnąłby dużo częściej, żona dużo rzadziej. I tak jak ze wszystkimi, w tym się należy spokojnie dogadać. Ale nazywamy miłością. Jak przeczytacie w gazecie, że gwałciciel kochał się z ofiarą w szachach, a potem ją zamordował. O, takim językiem mówi nasz świat. Tożsamość między aktywnością seksualną. I teraz ostatnia rzecz, krótko. Jeszcze mogę? Krótko. Ale ważna. Dla was może najważniejsza. Jak wybrać tą osobę, którą zdecyduje się budować? Jakieś kryteria, jakieś katalogi, jakieś sposoby. Jedno już powiedziałem. Dla wszystkich dziewczyn nie starczy porządnych chłopaków. Panowie, chwilę nie słuchajcie. Dziewczyny, rozsądek nakazuje trochę obniżyć poprzeczkę. No nie ma wyjścia. Ale nie poniżej pewnego pułapu. Bo wtedy to zniszczysz siebie i zniszczysz swoje dzieci. Poniżej pewnego poziomu zejść nie wolno. Ale jeżeli obniżyłaś poprzeczkę, to musi dojść drugi element. Ten chłopak jest gotów się zmieniać. I wtedy wszystko jest okej. Może bardzo rosnąć. Jemu za darmo nie dano tyle, co tobie dano na przykład. Jeżeli dla ciebie gotów się zmieniać, kiedy będzie dla ciebie gotów się zmieniać? Jak się zakocha i będzie chciał cię zdobyć. I zrobi wszystko. Wszystko. Paznokcie zacznie czyścić. Brzydkie wyrazy przestanie mówić. Palenie i ćpanie rzuci.
do kościoła zacznie chodzić, wszystko zrobi. I utrzymaj ten stan dostatecznie długo, żeby się utrwaliło. Jest to wielka pomoc dla niego, dla ciebie, dla waszego związku, dla waszych przyszłych dzieci. Panowie, nie mówię przeciwko wam teraz. Jest to najtańszy sposób wzrostu osobistego. Zakochałem się w dziewczynie i żeby jej udowodnić, zrobię wszystko. Ileś razy próbował zerwać z nałogiem. Nie udało się. Dla niej zerwie. Parę narzeczonych. Dostali już papiery, przygotowanie do małżeństwa. Ona, proszę pana, jeszcze bym chciała chwilę porozmawiać. No dobra. Zmęczony jak pies, po iluś rozmowach, ale dobra, no słucham. Chłopak pali, a ja marzyłem o domie, domu bez papierosa. No kocham go, wyjdę za niego, ale no, nie dałoby się coś z tym zrobić. Chciałbym tam rzucić palenie? No pewno, że bym chciał. Ile razy próbowałem? No niestety, nauczyłem się jako smarkacz, nie mogę tego rzucić. Proszę pana, po wyjściu stąd, nieprzyjemnie. Ja tu nie mam nic do gadania. Ale ja panu podpowiadam w pewien sposób. Po wyjściu stąd, niech pan powie swojej narzeczonej, w tym momencie rzucam palenie dla ciebie. To jest dowód mojej męskości, mojej miłości, poważności moich zamiarów. Jeżeli sięgnę po poznanie choćby po jednego ćmika, kopnij mnie gdzieś i nie wychodź za mnie, bo jestem ciebie nie wart. Facet wyszedł, a właściwie wywłóczył się z pokoju, pociągając nogami. Mówię, no tak, powiedziałem, co wiedziałem i co z tego? Przyszli pół roku później podziękować. On tego dnia rzucił palenie. Pół roku później, jako małżeństwo, przyszli podziękować. On tego dnia rzucił palenie. Wszystko jesteśmy dla siebie w stanie zrobić. Dziewczyna zakochana nawet plotkować przestanie, żeby się przypodobać z kochanemu facetowi. Wszystko możemy. Mamy najtańszy moment, że możemy niesamowicie urosnąć, a więc wzrosnąć w szczęściu. Ale niestety możemy ten stan zakochania zmarnować całkowicie i stawać się gorszymi ludźmi. I to jest ta ostatnia rzecz, o której chcę koniecznie powiedzieć. Najpierw zadaj sobie jakieś pytanie. No poznajesz chłopaka, fajny, wysoki, przystojny, gra na gitarze. Koleżanki będą zazdrościć. Zadaj sobie pytanie, czy chciałabyś mieć takiego syna jak on. Jeżeli absolutnie nie, wiej czym prędzej, zanim się poranicie. Czy chciałbyś mieć taką córkę jak ona? Nie, wiej. Nie wchodź w tą relację, możecie się tylko poranić. Pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Tak, jakby był taki syn, to by było lepiej, jakby był lepszy, ale dobra, ale jakby taki był, jest okej. Okay. Uznałabym wychowanie za wygrane. No to tej okazji nie zmarnuj. Ale musicie sobie jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Jaką drogą do siebie idziemy? Jak nie zadacie tego pytania, pójdziecie tą drogą, która jest najłatwiejsza, którą świat podpowiada. Bliskości cielesnej, porządliwości. Poranicie się zawsze. I czy wyjdziecie w małżeństwo, czy nie wyjdziecie, czy się pocznie, czy nie, tylko czy nie pocznie, będziecie poranieni i będziecie gorsi niż byliście na starcie. To nie była miłość. Jeżeli świadomie wybierzecie ścieżkę czystości, to jest trudna. Jest ścieżką pod górę. Wymaga samoopanowania, wymaga wzrostu, wynika kontroli rozumem i wolą zachowań. To urośniecie. I nawet jak się okaże po bliższym poznaniu, że nie pasujecie do siebie, to możecie zostać przyjaciółmi na całe życie. I ta znajomość zaważyła na tym, że jesteś lepszą dziewczyną, lepszym chłopakiem. I co z tego, że dzisiejszy świat się z tego śmieje? Co z tego? Czy jest to w ogóle możliwe dzisiaj? Jest. Syn znajomych przyjaciół mówiący do mnie, wujku, mówi, już kilka lat temu to było, mówi, wujku, ci lata się przyglądałem dziewczynie, w końcu się zdecydowałem. Na studiach. Umówiłem się na pierwsze spotkanie. Ale nie chciałem jej oszukiwać. Więc się określiłem, że jestem osobą wierzącą, z takiego a takiego domu. Taki jest system wartości. I ja uważam, że znajomość chłopak i dziewczyna powinna przebiegać w czystości. Może komuś się to dzisiaj wydawać śmieszne. To nie jest śmieszne. Ona mówi, prawie mi się na szyję rzuciła. Bo myślała tak samo. Ale gdyby tego nie powiedzieli, to ona powiększałaby dekolty i skracała spódniczki, no bo łzapami do niej nie startuje, tak? Więc widocznie mu się nie podobam. No to może go tak troszkę sprowokować. Nie. Od razu byli pośmiewiskiem na roku. Oni się nie obnosili ze swoją czystością, ale jest to widać, tak? Jak się tam umawiają gdzieś tam, spotkania prywatnie, nie wiadomo co. I tam każdy z każdym się mieszał, spał, zmieniał. A ci nie. Jeszcze przed ślubem, krótko, tydzień przed ślubem go koledzy dopadli. Mówi, stary, no dobra, wszystko rozumiemy. Ale dlaczego ty się z nią żenisz? Odpowiedział, bo ją kocham, ale wy tego nie zrozumiecie. Tak, oni tego nie zrozumieją.
są małżeństwem. Piękne. I ostatni wątek. Ostatni, już naprawdę ostatni. Znajoma dziewczyna, też córka przyjaciół, miała straszne parcie na facetów od gimnazjum. I co przeprowadziła kogoś do domu, to była większa pokraka. No miała taką rękę, że i wszyscy się mieli przy niej nawracać, wszyscy mieli się odmieniać życie, wszyscy byli skrzywdzeni przez los i ona przy nich, oni osiągną szczyty. My żaden szczytów nie osiągnął, wszyscy tam po krótkim czasie byli dyskwalifikowani. No i koniec studiów, tragedia, nie ma chłopa. Ona od gimnazjum już potrzebowała, tak? Iluś tam się, nie wiem ilu, ale dobrych kilku. Była na tej górze, napisała kartkę otwartym tekstem, daj męża. Wrzuciła do skrzynki. Wraca, prawdziwa historia, wraca pociągiem do Poznania. Na dworcu spotyka chłopaka, który ją widzi pierwszy raz w życiu. Zaczyna z nim rozmawiać. To nie jest dziewczyna, która zaczepia chłopaków na dworcu, tak, żeby nie było wątpliwości. Zaczyna z nim rozmawiać. W pierwszej rozmowie się dogadują, że jadą na te same rekolekcje za 2 tygodnie. Temat rozmowy, tak? W pierwszej rozmowie ona mu mówi, że od 2 lat modli się do świętego Józefa o dobrego męża, a on jej odpowiada, że od 12 lat modli się do świętego Józefa o dobrą żonę. Są małżeństwem, właśnie rodzi 4. dziecko. Też element dla osób wierzących. Jesteś wierząca? Chcesz wyjść za mąż? A od ilu lat się modlisz? W zasadzie by się trzeba od przedszkola. Bo ten twój potencjalny mąż może trochę starszy od ciebie, może już się łajdaczyć gdzieś. A ty nie walczysz o jego czystość, o jego rozwój? To też jest element. Oczywiście ludzie wierzący są tego pozbawieni. Ale widziałem wiele cudów. Również przy naprawie małżeństw. I wiem ponad wszelką wątpliwość. I wynika to z racjonalności. Te małżeństwa, które w stanie rozpadu padają na kolana, wracają do modlitwy, zaczynają od spowiedzi, wracają do sakramentów, zbierają się w cudowny sposób. A ci, którzy są blisko, nigdy się nie rozwodzą. Potwierdzają to badania. To jeszcze jeden taki krótka dopowiedź do tego mojego, mówię. Tak mówię do was, kochani, bo tak patrzę na was jak na swoje dzieci. I zdążyłem wam tylko ciupinkę powiedzieć. Ale jeżeli jesteście mądrzy, inteligentni, inteligentni to zrozumieliście, co chciałem powiedzieć, a mądrzy to skorzystacie z tego w życiu. Skorzystajcie. Świat wam w tym nie pomaga. Mi 40 tam parę lat temu było dużo łatwiej. Pięknie, w czystości, normalnie dojść do małżeństwa i w wierności całe małżeństwo przeżyć. Wam jest dzisiaj dużo trudniej. To znaczy tylko tyle, że dużo bardziej się musicie wysilić. A nie, że jesteście zwolnieni z wysiłku. Bo miłość jest jedna, prawdziwa, wierna, wyłączna, dozgonna. Chciałem troszkę powiedzieć więcej o tym erotycznym wymiarze. Już nie zdążę, chyba że ktoś o to spyta, to dopowiemy, tak? Musi być chwila czasu na pytania, także w tym miejscu nie tyle kończę, co przerywam, zawieszam to mówienie, tak? Dziękuję wam, że cierpliwie wytrzymaliście to wszystko. Szanowni Państwo, jest teraz chwila na zadanie pytań. Jedyna taka okazja. Zatem kto pierwszy, ten na pewno uzyska odpowiedź, a następnie możliwe, że nie zdążył. I teraz? Chwileczkę do mikrofonu. Jeszcze proszę do mikrofonu. Tak, pytanie jest o erotyczną miłość. Dziękuję za pytanie, bo mogę chwilę, bo jeszcze mogę chwilę pogadać. Bardzo ważny element, który jest bardzo oszukiwany przez ludzi. I ten wymiar jest szczególnie trudny, po pierwsze dlatego, że objawia się w człowieku. Same pobudzenia po linii seksualnej objawiają się w bardzo głupiutkim wieku. Dziewczynka 12-13 lat, początek dojrzewania, 11 czasem. Jeszcze nie jest dojrzała do tego, żeby zapanować nad swoimi reakcjami ciała. I w tym momencie na tą dziewczynkę świat poluje. W jaki sposób? Poprzez wyobraźnię. Pobudza jej wyobraźnię w kierunku atrakcji seksualnych właśnie, które nazywa miłością. Oczywiście jest całkowite utożsamienie erotyki z miłością,
A ten wymiar erotyczny jest ważny w jednej, jedynej miłości na świecie. Tylko w miłości małżeńskiej. W każdym innym przypadku uruchomienie działań seksualnych rujnuje człowieka i rujnuje więź człowieka. I to by wymagało też dłuższego wytłumaczenia. Dlatego, najkrócej mówiąc, dlatego, że w żadnym innym wypadku kobieta nie może się niczego nie bać. Kobieta poza małżeństwem nie może się nie bać, że się dziecko pocznie, że chłopak ją opuści i tak dalej. A lęk ma moc blokowania wszystkich przeżyć wyższych. Czy osoba, która współżyje w lęku, blokuje się na współżycie w ogóle i na reakcję, również reakcję ciała. Więc i teraz na dziewczyny się poluje. Pisemka. Opisz swój pierwszy raz. 12 lat. Nie musi być prawdziwy. Porządna dziewczynka nie mogę opisać, bo jeszcze nie. Ale nie musi być prawdziwy. Nagrody. To im napisze takie rzeczy, że im w redakcji gały na wierzch wyjdą. Bo jakby napisała tak normalnie, że z mężem po ślubie to czy nagrody nie dostanie. I zaczyna fantazjować. Czy to ma skutki? Niestety ma. Dziewczyny, te z was, które fascynowały się tymi historiami, listami miłosnymi i tak dalej, erotykami jakimiś ukrytymi pod nazwą, jakimś tam delikatną, żeby nie płoszyć. Mogą mieć skażoną wyobraźnię. Jak dalece? Nie wiem, ale spotykałem takie przypadki, gdzie żona przez... No nie chcę was dołożyć, ale to jest prawdziwy przypadek. Właśnie tak wychowana na tych atrakcjach seksualnych przez 2 lata zdążyła zdradzić męża z 5 różnymi facetami i jeszcze po drodze urodzić dziecko. Biegała po internecie, jak bezpiecznie zdradzić męża. No chora wyobraźnia. Ona nie chciała rozwalać małżeństwa. Ona chciała się pobawić, przecież ma prawo do swojego szczęścia. Ona wierzyła, że szczęście leży w zabawach seksualnych. I teraz ta dziewczyna, no mężczyzna przychodzi, proszę, moja żona sakramentalna. Mamy dziecko. Ja jej muszę wybaczyć, bo nie mam innego wyjścia. Ale tak nie można żyć. Przychodzę tutaj, żeby raz na zawsze odciąć nawet możliwość zbliżenia się do podobnej sytuacji. Jakie ona miała zmartwienie? Jedno. Kurczę, że się wydało. Jak on do tego doszedł? Ona ma totalnie... I ta, która powinna być ochraniarzem ich erotyki, ta, która powinna nauczyć jego miłości, nie rodem z pornografii, tylko prawdziwej, ona ma tak skażone widzenie, że ona nie może być nauczycielką, nawet nie może sama dobrze zachować. Im bardziej zraniona wyobraźnia kobieta, czyli dla dziewczyny w okresie dojrzewania największym zadaniem jest walka o czystość wyobraźni. Marzę o pięknej, wiernej, wyłącznej, czystej miłości. I świat robi wszystko, żeby to zniszczyć. Jeżeli chodzi o chłopaka, troszeczkę później pojawiają się obrazy, które działają pobudzająco. I mówią, że świat nie ma listów do redakcji, bo przecież wiadomo, że chłopak nie przeczyta. Więc obrazki. Najnowsze Mercedesy i na masce. Co siedzi? Śliczna laseczka, tak? Nie do końca goła, bo to nie działa. Musi. Dlaczego? Bo sam bodziec wzrokowy nie ma mocy uruchomienia reakcji seksualnej. Dopiero bodziec psychogenny, wyobraźnia. Trzeba tak troszeczkę przysłonić, żeby on resztę obrazy sobie dorobił wyobraźnią. I mówią mu specjaliści, profesorowie z tytułami, no to sam Pan Bóg tak cię stworzył, reagujesz na piękno ciała kobiety, oczywiście nie pornografia, piękne, artystyczne zdjęcia lekko rozbranych kobiet. I znajduje przyjemność, której dotychczas nie było, to jest nowość w jego życiu, ma kilkanaście latek. Przyjemne napięcie w narządach, za chwilę się orientuje, że jeszcze przyjemniejsze jest rozładowanie tego napięcia przez wytrys nasienia. Mamy samogwałt. I teraz bardzo wielu porządnych chłopaków, nieraz bardzo wrażliwych, wstydzących się tego, więc nie porozmawia z ojcem. Czasem ojciec stwarza barierę, że nie ma możliwości porozmawiania. I wchodzi tylko taka leciutka pornografia. Tylko, że działa prawo znużenia. Te same obrazki za chwilę przestaną działać. Sięga po lepsze w cudzysłowie. Bardziej rozebrane, w końcu drastyczne. Aż w końcu tak naprawdę jest to droga do impotencji, w końcu nic nie działa. Bo eskalacja bodźców, prawda? Ogromna niedola. I oczywiście wielu, wielu chłopaków to wpada i dziewczyny, nie spotkacie wszystkie mężczyzn, którzy przez to nie przychodzili. Ale ma mieć wolę z tego wyjścia i ma z tego wyjść. Bo to limituje możliwość budowania pięknej relacji intymnej, erotycznej. Póki on jest uwięziony w przymusie działania na skutek obrazu pornograficznego i własnego działania, potem się nie daje do budowania relacji miłości. Zobaczmy, jakie jest przeżycie
przyjemności seksualnej u takiego chłopaka. Sam ze sobą, a więc skrajnie egoistyczne, w oderwaniu od drugiej płci, w oderwaniu od miłości, w oderwaniu od płodności, czyli kompletnie wypaczony kontekst. I tutaj połączenia w mózgu, synapsy powstają. To jest typ jego przeżycia. Jeśli on w tym stanie niewyleczonym wejdzie w małżeństwo, a wielu wchodzi, to będzie, przepraszam was bardzo, używał ciało żony do samogwałtu. Ona będzie dla niego tym elementem, który spowoduje jego egoistyczną przyjemność. On musi się z tego wyleczyć, wycofać i budować nowe przeżycie przyjemności w dwupłciowej parze, która związana jest ze sobą na całe życie i oboje subiektywnie są tego pewni i gotowa ta para jest przyjąć dziecko, bo przecież skutkiem takiego działania jest możliwość poczęcia dziecka. Otwarcie, nie muszą planować w danej chwili, ale otwarcie na przyjęcie, gdyby się poczęło, czy nie są zblokowani lękiem. Koniec świata, jak się pocznie, tak? Czyli pocznie, bierzemy. To jest zupełnie inny typ przeżycia przyjemności seksualnej. Czyli z tamtego trzeba się wyleczyć, żeby zbudować nowy. Oczywiście czystość otwiera możliwość budowania od razu nowego, tego prawidłowego, prawidłowej relacji, prawda? I teraz ludzie poranieni naprawdę muszą wiele się natrudzić. Najlepszą lekarstwem jest czystość wtedy, kiedy jesteśmy już w parze. Bo to jest walka. Zwłaszcza, jeżeli mamy te zranienia, jeżeli mamy te doświadczenia. Niestety dziewczyną też nie jest obce doświadczenie samogwałtu. Ostatni. Każdy dzień czystości jest pracą na odbudowanie i możliwość stworzenia prawdziwej relacji dwupłciowej z otwarciem na życie w parze, która jest związana ze sobą przez całe życie. Tylko w małżeństwie jest to możliwe. I tylko w małżeństwie, kontynuując ten erotyczny wymiar, jest możliwe powstanie w jednym, wyłącznym, dozgonnym małżeństwie, w tym oboje są pewni, że będą razem do końca życia, zwłaszcza kobieta. Lęk ją rozwala tutaj bardzo. Ona jest pewna, że każde dziecko będzie przyjęte, że mąż nie każe go zabić, że mąż sobie nie pójdzie do innej, jej nie zostawi, nie osieroci z dziećmi. Ona jest pewna, że będzie z nim do końca życia. To są warunki przeżycia, budowania wyższej wrażliwości erotycznej. Uwaga, w okresie dojrzewania kształtuje się jedyna norma u człowieka, tak zwany heteroseksualizm, wrażliwość erotyczna kobiet, dziewczyny, na mężczyzn, chłopaków mężczyzn. Rodzi się wrażliwość erotyczna mężczyzny, chłopaka, na kobiety. Jest to ogólnie człowiecza wrażliwość. Natomiast w małżeństwie trwałym, wyłącznym, wiernym, kochającym się jest możliwy jakościowa, inna wrażliwość erotyczna tego jednego, jedynego mężczyzny na świecie, na tą jedną, jedyną wybraną kobietę na świecie, jego żonę. I żadni eksperci od seksu, którzy próbowali z hinduską Indianką z przodu, z tyłu, szczera naraz, bo ich ekspresu polega na wygenerowaniu doznań, a nie na głębi więzi. Nie dajcie się oszukać, że atrakcyjność seksualna leży w naskórku. Im więcej będziesz miał przeżyć, większą ilością partnerów będziesz szczęśliwszy. Atrakcyjność seksualna leży w głębi. I doznania o charakterze naskórkowym są ważne, ale wcale nie najważniejsze. Dużo ważniejsza jest więź psychiczna, więź duchowa, właśnie trwałość tej więzi, otwartość na dzieci, płodność wspólna. To są elementy, które decydują o głębi więzi erotycznej. A świat sprawdza wszystko do naskórka, prawda? I nie da się tego zbudować z drugą, trzecią czy z piątą żoną. I z jedną życia nie starczy. Tak zwane dopasowanie seksualne, które często jest pretekstem do współżycia przed ślubem. To jest proces, który trwa całe życie, kilkadziesiąt lat i kończy się niedokończony śmiercią jednego ze współmałżonków. Ale ten proces nie może się zacząć, dopóki nie osiągną warunków pełnego bezpieczeństwa dla obojga. I poza małżeństwem nie da się ich stworzyć. Bo nie ma gwarancji. Nie ma gwarancji. Żadna retoryka, że nasza miłość jest ponad wszystko, my nie potrzebujemy papierów, ani z kościoła, ani z urzędu, my się tak kochamy, że... Bzdura! Jest to oszukiwanie samego siebie. Jeżeli dziewczyny chcecie wiedzieć, jakie warunki są dla ciebie osobiście dobre na rozpoczęcie współżycia, to odpowiedź na pytanie, czy byś poleciła, jakie warunki byś poleciła swojej córce. I sama doskonale wiesz, jakie. Jeżeli chłopaku chcesz wiedzieć, jak masz traktować dziewczynę, odpowiedz sobie na pytanie, jak chciałbyś, żeby była traktowana twoja córka. Ty uważasz, żebyś sobie zamiast zębów nie powybijał. Miałem taką rozmowę
narzeczony, krótko przed ślubem, na pół roku, tam kilka miesięcy. Panie, a tak konkretnie, co wolno, czy nie wolno? Oczywiście w tym wymiarze bliskości cielesnej. Jestem katolik, jestem porządnie, ale co wolno, czy nie wolno? Co, chciałbym ci kreskę na ciele narysował, dotąd tak, dotąd... Nie, nie. Nie ma takiej możliwości, bo jest czyn, jest wewnętrzna treść czynu. Pocałunek może być piękny i obrzydliwy. Pocałunek może uwyższać, wywyższać osobę. Obdarowywać czystą czułością. A może ją odzierać i używać osoby dla swojego podniecenia. Staruszek dominikanin, ojciec Badeniu, 90 parę lat już wtedy zapytany przez młodzież, duża grupa młodzieży, o całowanie się. On mówi, pocałunek, rozumiem. Ale czy to musi być od razu pompa, sąco tocząca? No na ustach staruszka było to cudowne. Co on znaczy? Każdy gest coś znaczy. Co znaczy współżycie małżeńskie, a co znaczy współżycie przechodzenia z prostytutką? Zawsze coś znaczy. Co znaczy współżycie narzeczonych, a co znaczy współżycie małżonków? To zupełnie inne znaczenia. Dość ze sobą nawet sprzeczne. Prawda? A więc ta sfera niestety... Niełatwo znaleźć ekspertów, którzy się wypowiedzą na temat głębi więzi erotycznej. Bo eksperci, powiedzmy, koncentrują się na naskórku, prawda? O technikach stymulacji. Jedyny temat istotny. To jest drugorzędny, pięciorzędowy temat to jest tak naprawdę. Tak więc, ale możecie w sobie odnaleźć właśnie przez tęsknotę. I wracając do tego narzeczonego, że jedno zdanie mówi, co wolno, mówię. Ja ci nie powiem, co wolno, katalogu ci nie dam, ale jak chcesz wiedzieć, to ci powiem. Czy chciałbyś, żeby tak twoją kiedyś ukochaną córeczkę traktował narzeczony, jak ty traktujesz swoją narzeczoną? Facet spochmurniał, tu mu szczera zaczęła chodzić i miał tyle szczerości w sobie, że powiedział, zęby bym mu chyba powybijał. No to nie wybijaj sobie zębów, tylko zmień życie. Bądźmy dla siebie dobrzy. Nie róbmy tego na samą ochotę, bo to, że macie ochotę, coś innego, to jest zupełnie normalne. Byłoby podejrzane, gdyby nie było tej ochoty ze strony mężczyźnie. Ale to nie znaczy, że ja nie mam rozumu i wolę nad sobą zapanować. Dla dobra naszego związku, w perspektywie całego życia, dla naszych dzieci, dla naszego szczęścia na ziemi i po drugiej stronie dla wierzących. Prawda? Także erotyka to nie jest teren taniej eksploatacji i nie jest to teren automatycznego szczęścia. Może totalnie zniszczyć. Współżycie seksualne może zniszczyć człowieka do dna, doprowadzić. Powiem wam jeszcze jedną tragiczną rzecz. Ale prawdziwą. Wiele małżeństw niszczy siebie przez współżycie płciowe, które mogłoby być cudownym narzędziem wyrażania miłości. Niszczy się, bo nie spełniają elementarnych warunków. Boją się siebie. Odgradzają się od siebie, nie wiem, gumą, chemią, hormonami. Zabijają swoje dzieci poczęte, owoce miłości. Albo przynajmniej grożą tym. Straszą się rozwodem. I w atmosferze absolutnego lęku wchodzą do łóżka i przeżywają frustrację. Bo to nie jest to, co miało być. Nawet jak ciała zareagują, to w środku jest pustka. I to zbliżenie małżeńskie może owocować niesamowitym wzrostem głębi więzi psychicznej i głębi więzi duchowej, nawet trudne do nazwania. Ale może rozdrażniać psychicznie i być zupełnie puste. Może oddalać psychicznie. Zbliżenie małżeńskie może być oddaleniem. I bywa często. Ja się boję myśleć, czy częściej jest zbliżeniem, czy oddaleniem. Ludzie niedojrzali, niezdolni są do zbliżenia. Są tylko zdolni do eksploatacji. Tak jak się nauczyli w okresie młodzieżowym. I nie wylecili się z tego. Ale że takiego dramatycznego przykładu ostatnio dziewczyna pisze list. Ona, ja właściwie chłopaka nie szukam, bo ja wszystko już w seksie przeżyłam, co było do przeżycia. I opisuję. Od 5 lat uprawia samogwałt, doprowadza swoje ciało do orgazmu. Wobec tego ona wszystko przeżyła. Jak biedna dziewczyna. Kobiety mają zwykle szersze spojrzenie. Wszystko, co jest do przeżycia między mężem a żoną, to jest orgazm. To jest dopiero dramat. Spotkanie dwojga kochających się osób, cielesno, psychiczno, duchowe, sprowadzone do naskórka. Bo tak dokładnie receptory bodźców są w naskórku. To jest dopiero zwulgaryzowanie tego świętego aktu, w którym możemy przekazać życie dziecku. Dla wierzących z duszą nieśmiertelną współpraca z Bogiem. No to jest apogeum godności człowieka. I świat to niszczy. I wy w tym świecie żyjecie i tym powietrzem oddychacie. Dlatego trzeba niesamowitego wysiłku, żeby przywrócić świętość, a u punktu wyjścia jest marzenie o własnej czystości.
Ja spotykam się z ludźmi, którzy marzą o własnej czystości, nieraz po ciężkich przejściach. To sam sobie akumulatory ładuje. Jacy to są? To jest akurat ruch czystych serc. Zgromadzony przy lekcji, ujcie się i rekolekcje mają co roku. Po 200, dwa turnusy po 200 osób. Tam się dopiero cuda dzieją. I ludzie połamani, poniszczeni, poranieni i tak się podrywają do lotu, że człowiek z podziwem patrzy. Wszystko jest możliwe. Tylko trzeba najpierw zamarzyć o tym, co dla nas jest naprawdę dobre. A naprawdę dobre dla każdego, w każdym powołaniu jest czystość. Jeżeli ktoś nie potrafi utrzymać swojej czystości, rozwali małżeństwo. Jest kapłanem, rozwali kapłaństwo. Będzie żył samotnie, zniszczy swoje życie samotne. I o zakończenie konferencji poproszę pana dziekana do spraw studiów stacjonarnych, pana doktora Krzysztofa Czykiera. Szanowny panie doktorze, dziękujemy za bardzo ciekawy wykład, ciekawe informacje. Dziękujemy, że zechciał pan wraz ze współmałżonką odwiedzić nas i podzielić się swoimi przemyśleniami. Gratuluję organizatorom kolejnej ciekawej inicjatywy. Państwu dziękuję za obecność, za uwagę. Do następnego razu.